Logowanie do zaplecza naszej strony odbywa się poprzez wpisanie adresu /wp-admin. Pojawia nam się panel logowania, gdzie wpisujemy nazwę użytkownika, duże litery mają znaczenie, oraz hasło i klikamy zaloguj się. To jest podstawowa pierwsza strona panelu administratora. Pierwszą czynność, którą robimy, przechodzimy do zakładki profil. Zjeżdżamy na sam dół i zmieniamy hasło, które zostało Państwu podane, na jakieś swoje, które zapamiętamy. Ważne, żeby to hasło było w miarę trudne, nie było to nasza data urodzenia czy imiona dzieci. Coś trudniejszego, co będzie mniej możliwe do złamania. Jeśli to już wypełnimy te dwa pola, potwierdzimy wpisane hasło, klikamy zaktualizuj profil. Następnie, jeżeli chcemy edytować treść naszej strony, przechodzimy do zakładki strony. I akurat w tym przypadku wybieramy home, to jest nasza strona główna. I najeżdżając na ten pasek z naszą stroną home, pojawia nam się dodatkowe menu. Klikamy edytuj. Pojawia nam się cały edytor wizualny. I teraz tak, każdy z tych paneli odpowiada każdej z sekcji widocznych na naszej stronie. I tak mamy tutaj o firmie, oferta dla przedsiębiorstw, dla osób fizycznych, wszystkie. Te bloki, które są widoczne na stronie. Aby na przykład edytować obrazek tła, tego zielonego, dla osób fizycznych. Widzimy tutaj dla osób fizycznych. Te białe to są bloki tekstowe, a niebieski pod spodem to jest blok, który obejmuje bloki tekstowe. Także jeśli chcemy zmienić tło, klikamy tutaj na kluczyk, design i widzimy, że tło możemy zmienić w tym miejscu poprzez kliknięcie przycisku wybierz obrazek. Obrazek możemy dodać z naszego komputera poprzez przeciągnięcie go na okno przeglądarki. To zaraz może to zrobimy. A możemy też wybrać z biblioteki mediów, które już mamy wcześniej na przykład dodane na stronę. Jeśli chcielibyśmy na przykład dodać nowy obrazek, to po prostu przeciągamy go na okno przeglądarki, upuszczamy, on się dodaje. O. Najlepiej by było uzupełnić pola tytuł, alternatywny tekst i opis, żeby przeglądarka Google ładnie nam szukała tego obrazka. Jak wszystko zrobimy, klikamy na dole Done i już ten obrazek będzie zmieniony. I klikamy Save. Jak wszystko zapiszemy, klikamy Zaktualizuj. Odświeżamy stronę i widzimy już nowy obrazek jako tło na tekście, który stworzyliśmy. Tutaj cofniemy tą zmianę, czyli tak samo design, wybierz obrazek. I jeśli chcemy usunąć jakiś obrazek, to możemy najechać na niego, kliknąć usuń na zawsze. W ten sposób wybieramy obrazek, który już był na stronie i klikamy zaktualizuj. Jeżeli chcemy zedytować tekst w środku naszego bloku, to najeżdżamy na któryś z tych szarych pól, klikamy edycję. I na przykład chcemy zmienić tutaj treść, bo mamy źle, brakuje nam słowa. Treść naszego sloganu na stronie głównej, czyli cytatu. Wpisujemy. Tu oczywiście widać, że są
jest kod HTML zamieszczony, ale to nie przeszkadza w odszukaniu tekstu, który mamy na stronie i w jego zmienieniu. Klikamy przycisk Done, klikamy Zaktualizuj. Odświeżamy stronę i już widzimy, że wszystko gra. Tak samo wrócił nam obrazek, który zmienialiśmy wcześniej.